Uczniowie z gimnazjum nr 2 w Łukowie będą mieli ponownie okazję brać udział w międzynarodowym projekcie. Po zakończeniu działań w ramach programu Stwórzmy wielokulturową Europę, teraz będą wspólnie z zagranicznymi partnerami poznawać różne zawody i rynek pracy w całej Europie. Dzisiaj spotkaliśmy się po to, żeby otworzyć projekt, który będziemy rozwijali przez kolejne 2 lata. Projekt sfinansowany przez fundusze Unii Europejskiej, Erasmus+, o nazwie Młodzież, wielojęzyczność oraz perspektywy pracy w Europie. Partnerów mamy z 5 krajów, my jesteśmy 6. krajem. To jest Hiszpania, która jest głównym koordynatorem tego projektu w tym roku, Bułgaria, Rumunia, Grecja oraz Litwa. W związku z tym, że zauważamy, myślę, że każdy z nas zauważa, że problem pracy jest, zdobycia pracy, szczególnie przez ludzi młodych, 24-30, po zakończeniu studiów. W związku z tym trzeba w jakiś sposób wzmocnić ich kompetencje, ich umiejętności, żeby stworzyć przewagę ich umiejętności na rynku pracy. W związku z tym taka idea projektu. Trzeba stawiać na edukację. Jest związek między umiejętnościami językowymi a dobrą pracą. Jest związek między umiejętnościami w nowych technologiach a przyszłą pracą i tak dalej. Będziemy poznawali rynek pracy tutaj nasz lokalny, każdy z naszych partnerów również i później będziemy tworzyli firmy, którymi będziemy się dzielić. W związku z tym każdy z nas pozna w zakresie kilkudziesięciu, nawet wydaje mi się, że ponad 100 lokalnych przedsiębiorstw działających w Europie. Umowę o współpracy pomiędzy szkołami z 6 państw podpisali przedstawiciele władz miasta. To, co już robiliśmy wspólnie z gimnazjum nr 2 w poprzednim programie, gdzie młodzież miała okazję odwiedzić różne kraje, Grecję, Turcję, Hiszpanię, Litwę, zaprosić swoich kolegów tutaj do nas, bo przecież byli z Rumunii, przypomniałem sobie, czyli integrować się z Europą w taki naturalny sposób, zacieśniając więzy pomiędzy różnymi narodami i poznając swoją kulturę. Myślę, że te działania trzeba kontynuować, także oczywiście miasto wspiera takie działania, wspierało i wspierać będzie. Na pierwszym organizacyjnym spotkaniu obecny był naczelnik Wydziału Edukacji Marek Król. Jest to dla nas, dla miasta pewnego rodzaju promocja, ale przede wszystkim szkoła pozyskuje nowe środki, rozszerza ofertę edukacyjną, uczy dzieciaków pewnych ciekawych zachowań, tolerancji, otwartości, ciekawości, poznawania innych kultur. Później jak dorosną, to wejdą w życie z pewnym takim bagażem doświadczeń. Że znamy już działania pana dyrektora i jak najbardziej są to działania naprawdę w tym kierunku na super. Za moich czasów niestety nie było takich wyjazdów, nie było może problemu też i z pracą, ale był problem z językiem, był problem z paszportem. Dzisiaj to wszystko stoi przed nimi otworem i tylko trzeba im pokazać, jak z tego korzystać. Oczywiście jeśli chodzi o finansowanie tego projektu, to są w całości pieniądze pozyskane z Unii Europejskiej. Czyli tak naprawdę miasto nie musi tutaj dokładać żadnych pieniędzy, a jest to dla miasta tylko i wyłącznie promocja. Uczniowie chętnie biorą udział w programie, w którym jedną z największych atrakcji są zagraniczne wyjazdy do partnerskich szkół. Uważam, że jest to fajne doświadczenie, poznanie nowych osób, może zdobycie nowych przyjaźni i poznanie języka, lepsza nauka tego właśnie języka. Na pewno byłoby to fajne doświadczenie. Projekt Młodzież, wielojęzyczność i perspektywy pracy w Europie to projekt, w którym wyjedzie co najmniej 30 uczniów. Mówię co najmniej dlatego, że z doświadczenia projektu poprzedniego, w którym zakładaliśmy wyjazd 16 uczniów, pojechało 38. Myślę, że i tym razem uda się, żeby na wyjazdy pojechała większa liczba osób. To zależy od naszych partnerów, ale również od nas samych, na ile my stworzymy ofertę dla naszych partnerów, czyli ilu jesteśmy w stanie przyjąć gości z zagranicy, a wiemy, że priorytetem projektu jest, aby uczniowie i zarówno nauczyciele mieszkali w rodzinach krajów partnerskich. Zachęcamy do dużej aktywności, bo pierwszeństwo wyjazdu będą miały te osoby, które będą się wykazywały najwyższą aktywnością. Kosztorys całego projektu wynosi prawie 180 tysięcy euro. Do gimnazjum nr 2 trafi około 30 tysięcy euro, które zostanie przeznaczone na działania promocyjne, mobilnościowe oraz na zakup sprzętu potrzebnego przy realizacji projektu.